Dzień dobry, oglądają Państwo Studio Prasowe. W zeszłym tygodniu było Święto Ojców, w tym tygodniu, dzisiaj w czwartek, jest znowu z kolei Święto Piłki i tych piłkarskich akcentów także w naszej telewizji Imperium nie brakuje. I dzisiaj też nie zabraknie? Dzisiaj też nie zabraknie, ale to zaraz przejdziemy do naszego gościa, a wcześniej przegląd tygodnia. Może zaczniemy od piłkarek ręcznych, które skończyły sezon. Tak, piłkarki ręczne skończyły sezon już jakiś czas temu, ale istotne jest nie to, że skończyły sezon, tylko to, że awansowały do pierwszej ligi, czyli na zaplecze tej ekstraklasy, najwyższej grupy klasy rezerwkowej. Z tej okoliczności specjalne wydanie Gliwickiego Przeglądu Sportowego poświęconego tylko i wyłącznie temu tematowi. Obszerne rozmowy z działaczami, z zawodniczkami. Na pewno warto obejrzeć. Tak, ten tydzień przyniósł nam jeszcze zarówno dobre i złe informacje. Z jednej strony pojawią się nowe miejsca pracy w Gliwickim Porcie, w Śląskim Centrum Logistyki między innymi. Chodzi tutaj nawet o kilkadziesiąt takich miejsc. No ale z drugiej strony zakład Newag zamyka się w Gliwicach. No i tutaj w grę wchodzi nawet 280 osób, które stracą najprawdopodobniej pracę. A dodać jeszcze można, że w grę wchodzi też prawie 100 lat tradycji tego zakładu, który no już od przedwojnia działa w Gliwicach. I jeszcze jeśli chodzi o dobre informacje, no to może w tym roku, jak nie w tym, to w przyszłym pojawią się na gliwickich ulicach nowe autobusy. Tak, PKM rozpisał nie tak dawno przetarg. Udało się rozstrzygnąć część tego przetargu na 12 autobusów przegubowych. Druga część przetargu na 9 autobusów krótkich została unieważniona, ale tylko na chwilę. Od razu został ten przetarg ponowiony, także czekamy po raz kolejny na wpływające oferty. Poprzedni przetarg został odwołany z uwagi na to, że zbyt wysokie były ceny deklarowane przez oferentów. Może tym razem uda się kogoś wyłonić. Mieliśmy jeszcze wizytę bardzo miłych tutaj dzieci, którym nieco naszej kuchni zdradziliśmy. Chodzi tutaj o osoby, które biorą udział w półkoloniach organizowanych przez studio aktorskie Witwit. To, jak dzieciakom wyszło, możecie zobaczyć w naszych wtorkowych wiadomościach. Jeszcze warto wspomnieć o tym, że gliwickie baseny czeka przegląd, przerwy techniczne będą o tym, gdzie i kiedy oczywiście u nas. No i oczywiście polecamy Państwa uwadze detektywa historii. W tym tygodniu bardzo ambitnie Marian Jabłoński podszedł do sprawy. Wzbił się, można powiedzieć, dosłownie i w przenośni na wyżyny. W przestworza. W przestworza. Oczywiście odcinek do zobaczenia u nas w kablowej telewizji Imperium. Też można oglądać przez streaming na naszej stronie i premiery oczywiście standardowo w środy, a w soboty powtórka. I oczywiście nie zapominamy o Z kamerą wśród ludzi. Gdzie w tym tygodniu się pojawiłeś? Kamera w tym tygodniu pojawiła się w spółdzielni socjalnej Recha Silesia. To jest takie miejsce, gdzie z powodzeniem udaje się łączyć działalność biznesową z działalnością taką ukierowaną na potrzeby mieszkańców. Seniorzy mogą tam korzystać z bezpłatnych zajęć, z bezpłatnych różnego rodzaju masaży i tego typu zabiegów terapeutycznych, rehabilitacyjnych. Bardzo ciekawe miejsce, bardzo ciekawi ludzie to prowadzą. Miałem okazję się temu przyjrzeć z bliska. I na koniec jeszcze może przejdziemy do magazynu Imperium, który miał właśnie premierę trzeciego numeru. Z magazynem Imperium to jest generalnie tak, jak kiedyś Alfred Hitchcock mówił o tym, jak powinien wyglądać film, czyli najpierw trzęsienie ziemi, potem napięcie stopniowo rośnie, także 3 miesiące temu wystartowaliśmy w formie takiego właśnie trzęsienia ziemi, a od tego czasu stopniowo staramy się coraz to nowe rzeczy do tego naszego miesięcznika dokładać. W tym numerze po raz pierwszy nowy dział, który jest zatytułowany Piękna codzienność. I w tym właśnie dziale Agnieszka Chlewicka-Bac poleca prosty sposób na to, jak w kilku krokach przygotować ładne kwietniki, skalniaki przy użyciu najprostszych rzeczy dostępnych, materiałów dostępnych w sklepach
budowlanych, tak zwanych do it yourself. Jest to na pewno rzecz warta uwagi. No i oczywiście nie można nie wspomnieć o okładce. Na okładce w tym miesiącu wyjątkowo zabarcowany człowiek, czyli wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, z którym po wielu perturbacjach w końcu udało mi się spotkać, porozmawiać i ten wywiad oczywiście też w trzecim numerze magazynu E-Imperium serdecznie polecam. To teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do naszego dzisiejszego gościa, a jest nim prezes Jarosław Jęczmionka, przedstawiciel NBIT-u Gliwice, no i nowego zespołu Małego Piasta Gliwice. Tak, witam Państwa serdecznie. Bardzo ładnie to Pani powiedziała i to oczywiście potwierdzam, że tak jest. Skąd w ogóle, zanim przejdziemy do tej nowej drużyny, która się tworzy, to ja chciałam zaspokoić swoją ciekawość, skąd w ogóle zainteresowanie futsalem? To jest taka dosyć ciekawa historia, postaram się gdzieś tam w pigułce opowiedzieć. Zaczęło się oczywiście, tak jak podejrzewam, wszyscy pasjonaci zaczynają od tego, że uprawiają daną dyscyplinę, prawda? Ja gdzieś od małego grałem w piłkę, najpierw na zielonej trawie. Miałem swoją historię w jakiejś wiejskiej drużynie, w Olimpii Pławniowice, pamiętam jak dziś, w B-klasie bodajże. Później kawałek jakiejś historii w ŁTS Łabędy, także też w Pyskowicach gdzieś tam próbowałem gryźć trawę, jak to się mawiało. Natomiast 9 lat temu namówiono mnie, żeby gdzieś tam pograć w lidze środowiskowej, w gliwickiej lidze, ponieważ warto zaznaczyć dla wszystkich, że jestem od urodzenia gliwiczaninem i tutaj mieszkałem całe życie, a dokładnie w Łabędach. No i tak rozpocząłem historię grania w futsal, czyli tą piłkę pięcioosobową na hali u słynnego Jurka Wojewódzkiego. No i ta historia się zaczęła od Jurka. On jest tym człowiekiem, który zaraził mnie tą dyscypliną. No i generalnie do dzisiaj to trwa, tak? Natomiast warto też zaznaczyć, że moim marzeniem takim od dziecka, jak miałem 12 lat, można powiedzieć, to już się to marzenie uformowało i marzyłem, żeby mieć drużynę piłkarską. Najpierw to było marzenie takie, żeby ta drużyna była normalna, 11-osobowa na dużym boisku, bo nie znałem wtedy piłki halowej, prawda? Nie wiedziałem, że jest taki sport w ogóle, jak futsal. Natomiast jak rozpocząłem tą przygodę, jak Jurek mi pokazał, czym się to różni, prawda, i jakie są emocje i to wszystko, no to stwierdziłem, że jednak tu będzie szybciej, tu będzie po drodze i tak się zaczęła przygoda z futsalem. No, czyli puenta taka, dziękuję Jerzy Wojewódzki, tak o, na tej zasadzie. Od takiej niedzielnej, nazwijmy to, drużyny, no, doszedł Pan z tą swoją ekipą do Ekstraklasy. Tak, tak, tak. Tu się udało. Dwa razy byliśmy, dwa sezony można powiedzieć w pierwszej lidze. Spędziliśmy, natomiast cel był jasno nakreślony dla pierwszego trenera, że mamy ambicje na ekstraklasę i chcemy grać o te najwyższe cele. Byliśmy przygotowani oczywiście budżetowo na to, finansowo, bo wiadomo, że w każdym sporcie, żeby ten sukces był, to musi być to zaplecze finansowe przygotowane. Więc no, udało się, no i myślę, że no, kolejne cele przed nami, ponieważ no, nie chcemy się zatrzymać na tym, żeby walczyć o połowę tabeli, tak jak było w tym roku. Niestety nie udało nam się zrealizować minimalnego celu, który zakładaliśmy, czyli pudła, czwartego miejsca można powiedzieć, bo pierwszą czwórkę chcieliśmy walczyć. No, nie ma co zwalać na to, że kontuzje, nie ma co zwalać, prawda, że tam wiele, wiele innych rzeczy, po prostu no, trzeba powiedzieć jasno, cel jest niezrealizowany, jest niedosyt po tym sezonie. Wszyscy mówią, że jak dla Beniaminka szóste miejsce to jest świetna robota. No ja mówię, że no, nie do końca jest to świetna robota, no, bo jeśli zakładamy cel minimum i maksimum, to świetna robota będzie, jak wykonamy ten minimum, prawda, a jak zrobimy to, co chcemy, to w ogóle jest rewelacja, no tak jest w życiu. Tak, czyli to jest koniec jednej epoki, przed nami początek nowej ery futsalu w Gliwicach, bo oto dwie drużyny łączą się pod wspólnym szyldem Piasta Gliwice. Wydaje mi się, że oczekiwania będą naprawdę dosyć duże. Tak, no tutaj warto podkreślić, że no pomysł też grania pod szyldem Piasta Gliwice no, narodził się bardzo, bardzo niedawno. Gdzieś tam przełom grudnia, stycznia tego roku
czyli gdzieś tam po świętach, można powiedzieć, usiadłem sobie i stwierdziłem, że chyba będzie dobrze, żeby jednak w Gliwicach... Żeby grać do jednej bramki. O, właśnie, bardzo ładnie to pani określiła w tej chwili. Myślę, że to jest słuszna decyzja i mam nadzieję, że wszyscy będziemy z tego już w nowym roku zadowoleni, jak będziemy mogli gdzieś tam cieszyć się z realizacji celu, prawda? Powiem w ten sposób, no uważam, że no Gliwice jako miasto, prawda, i Piast Gliwice jako marka dzisiaj, jeszcze po ostatnim sezonie, jak zdobyli wicemistrzostwo Polski, mówimy o Piaście oczywiście z dużego boiska, no to jest marka dzisiaj bardzo dużo warta, bardzo rozpoznawalna w Polsce. No i budowanie, nie wiem, konkurencji, nawet tej małej piłce, tworzenie kolejnych tworów, których było już przez 20 lat w tym futsalu naprawdę wiele, bo znam historię, poznałem ją oczywiście gdzieś tam z prasy i z szeroko pojętych mediów. Uważam, że to nie jest nie tędy droga, bo jeśli gramy, oczekujemy też, nie wiem, jakiegoś wsparcia ze strony miasta, kibiców, i to budujmy coś jednego, co już jest i zbierajmy tą markę, inwestujmy w tą markę także swoje pieniądze, niech sponsorzy wiedzą, że promujemy coś, co w Gliwicach ma już bardzo duże znaczenie, prawda? A drugi element tego wszystkiego jest taki, że jest to pomoc dla futsalu dzisiaj, tak? Z racji tego, że futsal jest piękną dyscypliną. Nie wiem, czy Państwo wiecie, natomiast no, w samych Gliwicach jest największa liga środowiskowa. Kilka tysięcy osób kopie w tą piłkę, a my się nie potrafimy przebić, tak jak się to zrobiła siatkówka, piłka ręczna, bo brakuje trochę tego sukcesu reprezentacji, brakuje sukcesu. Właśnie takiej marki brakuje. Była Wisła Kraków swego czasu, w ubiegłym roku niestety poprzez, moim zdaniem, idiotyczne polityczne zagrywki Wisła musiała się wycofać z futsalu. Natomiast mnie się wydaje, i tu bardzo bym prosił swoich kolegów, także działaczy, że to jest chyba dobry kierunek. Tak? Każdy ma tą swoją drużynę w różnych, Pogoń Szczecin na przykład. Tak? Tak samo jest Pogoń Szczecin, duże boisko jest Pogoń Szczecin, futsal jest to też rozpoznawalna marka. I żeby każdy w tym swoim mieście rozmawiał i żeby nie robić takich barier. Jak mamy drużyny w Ekstraklasie, to starajmy w tej dużej piłce, bo to jest marka i tam idą większe pieniądze, starajmy się tam porozumieć i zrobić coś wspólnego pod jednym szyldem i tam grać. No, ja powiem Państwu szczerze, że nie mam i nigdy nie miałem takiej manii, że nie wiem, żeby zbudować, nie wiem, swoje królestwo, prawda, pod tytułem NBIT Gliwice. I, bo jak ja dzisiaj mam konkurować z o wiele, wiele większym rywalem, tak? Nie wiem, zabierać mu cokolwiek po to, żeby budować markę NBIT Gliwice, to nie jest taki cel, tak? Cel jest jeden, tak jak pani powiedziała, grajmy do jednej bramki. Też w innych miastach to się nawet udaje pomiędzy dyscyplinami robić, bo ostatnio w Katowicach siatkarze zostali GKS-em, wcześniej w Zabrzu piłkarze ręczni tam Pogoni się podłączyli pod Górnik Zabrze, także no widać, że to jest taki trend i przynosi on te wizerunkowe korzyści przede wszystkim dla tych klubów. Zgadza się. Powiem uczciwie, że jak rozmawiałem ostatnio z prezesem Jaworskim, czyli prezesem Stowarzyszenia Piast Gliwice, to pan prezes ma podobne zdanie, tak, że no po to mamy markę Piast Gliwice, która ma 71 lat dzisiaj, tak, na tym rynku polskim, że on też mają taki pomysł, żeby oprócz sekcji szermierczej, sekcji lekkoatletycznej, prawda, nie wiem, brydża, żeby właśnie, o, siatkarze, żeby piłka ręczna się pojawiła za chwileczkę. No, my jesteśmy tak jakby tym królikiem dzisiaj doświadczalnym, jako taka dyscyplina, bym powiedział, no, troszeczkę inna, tak? No bo wiadomo, lekkoatletyka, szermierka, to ma, ona się gdzieś tam liczy, prawda, w Polsce, ma ogromne sukcesy, ale my jesteśmy tą taką grupą zespołową, chyba pierwszą, która przetrze te szlaki, bo wiem, że już są rozmowy toczone z piłką, z siatkówką kobiet, która też ma za chwileczkę coś zrobić podobnego jak my. I też mocno namawiałem mojego przyjaciela, który prowadzi koszykówkę w Gliwicach pierwszoligową, żeby też usiadł do stołu i rozmawiał, żebyśmy tą rodzinę Piasta Gliwice powiększali. Więc no, zobaczymy. Teraz tu się przychodzą na myśl takie słynne, wielosekcyjne kluby, jak choćby FC Barcelona, gdzie też jest i piłka nożna, i futsal, i piłka ręczna, i koszykówka, i wszystkie te drużyny, co istotne, odnoszą sukcesy niesamowite. Tak. Ale wróćmy może jednak na boisko futsalu, no bo tak na początku miesiąca
wyszła ta informacja w świat, że oto powstaje nowa drużyna. Z tego, co widziałam na waszej stronie internetowej, no to już można powiedzieć, no nie macie wakacji, ostro się zbroicie, żeby ten nowy sezon rozpocząć tak z przytupem. Tak, to jeszcze nie odpowiedziałem chyba na to pytanie, które pani wcześniej zadała odnośnie oczekiwań, prawda, bo tak trochę zagalopowałem się trochę w innym kierunku. No oczekiwania oczywiście są duże, bo no, jakby nie było, no, sama marka Piast Gliwice, wicemistrzostwo dużego Piasta Gliwice zobowiązuje, więc ja myślę, że to zbrojenie nasze dzisiaj to jest też dążenie do tego, że nie wyobrażamy sobie, żeby Piast Gliwice futsalowy nie walczył o najwyższe cele dzisiaj, tak? No, cel na pewno będzie jeden, żebyśmy zdobyli medal, tak, w tym nowym sezonie. Jeden z trzech medali, który jest do wzięcia i będziemy o to mocno walczyć. Trenerzy no, tą kadrę zbudowali, odmłodzili, bardzo, bardzo mnie się to podoba. No i liczę na to, że ta świeża, młoda krew, która przyszła, trochę doświadczona, w połączeniu z kilkoma zawodnikami doświadczonymi, starszymi, przyniesie ten efekt na końcu. Natomiast to jest sport, prawda? No, widzieliśmy z dużego boiska, tak? Anglia, Islandia, faworyt i co się stało, tak? Więc no, ja liczę na to, że my nie będziemy musieli się borykać z takim problemem jak Anglicy i że jednak ten sezon będzie medalowy dla nas. Poprzedniego mistrzostwa polskiej futsalu dla Gliwic, no, bodajże 7 lat minęło, także czas jest, myślę, właściwy, żeby do tych tradycji peonowej Gliwice gdzieś tam nawiązać. No właśnie, skoro już wspomnieliśmy o mistrzostwach Europy, to przed nami kolejne spotkania Polaków. Pan się rozumie, śledzi. Tak, tak, jestem na bieżąco, oczywiście, staram się bardzo codziennie. Kto dzisiaj wygra i dlaczego Polacy? Ja myślę tak, obserwując mecze Portugalczyków, prawda, porównując ich na przykład do Szwajcarów, takie jest moje zdanie, że Szwajcaria w obecnej formie, której była dla nas trudniejszym rywalem. Myślę, że jeśli Portugalia nie włączy biegu, a nie wiem, czy ten bieg jeszcze ma, bo to tego, no, tego szczerze powiedziawszy nie wiem, to powinniśmy wygrać. Tak? Obstawiam, że będzie wynik 2-1. Dla Polaków oczywiście, no i spotkamy się gdzieś tam w półfinale. Tak liczę na to i wierzę, że dzisiaj ta reprezentacja trenera Nawałki jest w stanie to zdobyć. Jeszcze teraz chciałam przejść z boiska na trybuny, bo to, co się dzieje podczas meczów futsalowych, no to jest innego rodzaju przeżycie. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy poszli na mecz siatkówki. Skąd to wynika? Skąd taka różnica między właśnie tym małym boiskiem a dużym? No, to jest dobre pytanie, skąd to wynika. No, mnie się wydaje, że jeszcze z tego tytułu, że ta dyscyplina nasza nie została skażona w jakimś tam stopniu i że nie ma tej agresji, prawda? Bo do nas na mecze udało nam się zbudować przez sympatyczną atmosferę, przychodzą dzieciaki z rodzinami, prawda? Jest, no, gdzieś tam nie mamy jeszcze takiego może elementu, jak dzisiaj Piast Gliwice, piękne oprawy i takie głośne wrzaski, prawda, bo tutaj kibice naprawdę robią też swoje, natomiast nie mamy jeszcze dzisiaj takich krzyków, może na razie budujemy tę atmosferę od dołu, prawda, ale liczę na to, że da się, bo byłem na halach już, no gdzie tu daleko szukać, prawda, jeżdżę na każdy mecz naszej drużyny i są hale, na przykład taka hala w Pniewach, prawda, mała miejscowość koło gdzieś tam Poznania, to proszę mi wierzyć, tak są chłopaki zorganizowani, tak są kibice zorganizowani, że ten doping jest niesamowity. Naprawdę, tam i rodziny, dzieci, są jakieś bębny, są śpiewy. Tutaj też no, naprawdę gratulacje dla prezesa z Pniew za to, że zbudował tego typu rzeczy. No i trzeba się wzorować na takich właśnie, na takich klubach, na takich drużynach, że no, będziemy zmierzać do tego, żeby jednak, no bo wiadomo, gra przy pustej publiczności to jest w ogóle tragedia. Tak? To, no po co gramy? Tak? Jak ja niekiedy jadę z całym szacunkiem dla niektórych drużyn, jak jedziemy na halę, i przychodzi garstka, nie wiem, hala pomieści 600 osób, 1000, a przychodzi 20 osób, 30, tak, no po co my gramy w ogóle, tak, no gdzie jest ta promocja tej dyscypliny? My musimy coś zrobić dzisiaj, tak, już nie ma co patrzeć na ludzi, którzy mają sukcesy sprzed 20-10 lat, tak, bo możemy dalej wspominać reprezentację Polski i to dzisiaj robimy, tak, dużego boiska, że osiągnęliśmy tam sukces ileś lat do tyłu, prawda, ale no, rozmawiajmy dzisiaj o teraźniejszości, nie o
przeszłości, tak? No bo to zróbmy coś generalnie, żeby ta dyscyplina poszła gdzieś tam w górę. Ja byłem, takie porównanie przepiękne, do czego mamy dążyć, prawda? Byłem z 3 tygodnie temu bodajże w Hiszpanii, w Madrycie, na meczu Inter Movistar Barcelona, na meczu pierwszym playoffów o mistrzostwo kraju. Tam jest hala na 5000 osób. Nie? Proszę mi wierzyć, że byliśmy 2 godziny przed meczem, żeby sobie miejsce zająć, prawda? 2 godziny przed meczem. Hala się zapełniała, biletów oczywiście już nie było z tydzień przed tym spotkaniem i tam jest taki doping, prawda, tych piłkarzy futsalowych i do tego zmierzajmy. I da się to zrobić. Jeśli w Hiszpanii się dało zrobić, a Polacy mają przefantastycznych kibiców, to też zróbmy to u nas. Tylko no, trzeba w to uwierzyć, prawda? Nie na zasadzie, że dzisiaj buduje się hala Gliwice i kto ją zapełni. No my ją zapełnimy, tak? My weźmiemy swoje ręce i zapełnimy tą halę. Może nie 15 tysięcy na początek, żeby nie było deklaracji, ale ja myślę, że na te 2-3 tysiące jesteśmy w stanie to zrobić. Tak, liczę na to i proszę oczywiście mieszkańców, którzy oglądają także, żeby się zainteresowali futsalem i żeby też wzięli dzieciaki i przyszli na mecz. Mecze będą prawdopodobnie bezpłatne, bo nie wyobrażam sobie, żeby tą dyscyplinę biletować dzisiaj, z racji tego, że ona jest jeszcze za mało popularna, żeby jakieś pieniądze za to brać, prawda? Będą wejściówki do odbioru, to taka informacja już dzisiaj. Natomiast na pewno one będą bezpłatne, tak? Tylko no, trzeba będzie mieć wejściówkę z racji gdzieś tam, że mamy tylko prawdopodobnie z 400 miejsc, nie więcej, na hali. Zapraszamy na mecze. To może od razu powiedzmy, kiedy pierwszy mecz Piasta? Tego jeszcze nie wiemy. Tego jeszcze nie wiemy, niestety, bo 4 lipca jest losowanie terminarza w siedzibie spółki Ekstraklasa. Teraz prawdopodobnie siedzibą będzie już Warszawa, bo jak Państwo zapewne też śledzicie, zmienił się prezes. Bo pan prezes Szymura skończył swoją kadencję w tym roku, więc będzie losowanie, więc zobaczymy, gdzie pierwszy mecz, czy u siebie, czy na wyjeździe. No i historyczny mecz Piasta Gliwice, myślę, że będzie się dużo działo. Właśnie, u siebie. Tutaj, co to znaczy u siebie? No bo do tej pory były dwie hale, ale czy wiemy, gdzie będzie grać Piast Gliwice? No, powiem tak, mamy na dzisiaj dwie hale, które są rozpatrywane, tak? No, na pewno jest to nasza hala macierzysta, czyli Łabędy. No i drugą halą jest hala na ulicy Jasnej, prawda? Czyli hala Jasna, 31 bodajże. No i rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, jeszcze nie mamy potwierdzonej informacji, która to będzie. No, liczymy, że ze względów politycznych będzie to jasne, ale czy się uda dopiąć wszystko, to no nie mogę dzisiaj powiedzieć, żeby nie być gołosłownym, prawda, że powiem dzisiaj, że gramy na Jasnej, a okaże się, że coś się nie uda i będziemy musieli grać na Łabędach, prawda, bo tam nam się bardzo dobrze grało, bardzo dobrze nam się współpracowało z dyrekcją, więc ja myślę, że ten obieg jest dla nas otwarty, prawda, no ale zobaczymy, no. To czego w takim razie życzyć, bo to przed Państwem jeszcze dużo, dużo pracy widzę. Cierpliwości, wytrwałości, szczęścia w losowaniu 4 lipca. To po pierwsze, a po drugie Mistrzostwa Polski, myślę, że tego proszę nam życzyć, żeby nasi piłkarze w to uwierzyli, bo przede wszystkim to muszą oni w to uwierzyć. Jak oni uwierzą, że da się, to ja myślę, że w następnym roku w maju na Gliwickim Rynku my będziemy świętować mistrzostwo i mam nadzieję, że Piast Gliwice z dużego boiska razem z nami zdobędzie też mistrzostwo w dużej piłce. No tego im życzę i byłoby to piękne wtedy. Myślę, że władze i nasi prezydenci będą wtedy bardzo mocno z tego zadowoleni. Tak, i tego się trzymajmy. W takim razie do zobaczenia za rok na rynku. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia.